Zadanie 31. Kółko krawieckie szyje narzutę składającą się z 25 kwadratów o boku 30 cm. Dobrze, będziemy mieć 25 takich kwadratów 30 na 30. Jaki jest obwód tej narzuty, jeśli składa się ona z 5 rzędów i 5 kolumn? Narysuję to. Dobrze, zatem jest 5 rzędów i 5 kolumn utworzonych z kwadratów, zatem narzuta też będzie miała kształt kwadratu. Ma 5 rzędów. 1, 2, 3, 4 i 5. I teraz 1, 2, 3, 4, 5. 5 na 5. A bok każdego z tych kwadratów ma 30 cm, zgadza się? 30 cm. A więc ile będzie miał jeden bok tej narzuty? To będzie 30 razy 5, tak? Zatem to będzie 150 cm. Na tej samej zasadzie to będzie 150 cm. To będzie 150 cm, tak? 30 razy 50. I to będzie 150 cm. Czyli obwód równa się 150 plus 150 plus 150 plus 150. A to jest 600. Odpowiedź C. Zadanie 32. Cztery boki tej figury zostaną złożone i sklejone tak, aby powstało otwarte pudełko. Jaka będzie objętość tego pudełka? A więc jeśli złożymy te boki wzdłuż tej zielonej linii, którą właśnie rysuję, otrzymamy pudełko i mamy podać jego objętość. Objętość to po prostu podstawa razy wysokość razy głębokość. Więc kiedy złożę to pudełko, to będzie ono wyglądało mniej więcej tak. Tu mamy podstawę. To ta podstawa tutaj i ona ma 1, 2, 3, 4, 5 na 1, 2, 3, 4, 5. Podstawa 5 na 5. Każdy z boków będzie miał wysokość 2. Kiedy złożę boki, to będą one miały wysokość 2, mniej więcej tak. 1, 2, 3. Dobrze, kiedy je złożę, to będzie to wyglądało mniej więcej tak. A ten bok po złożeniu będzie wyglądał tak. 1, 2, 3, 4, 5. Ten bok po złożeniu będzie wyglądał tak. A ten bok po złożeniu będzie wyglądał tak. 1, 2, 3, 4, 5. Czyli szerokość to 5, głębokość 5, wysokość 2. Zatem objętość wynosi 5 razy 5 to 25, razy 2 równa się 50. Czyli odpowiedź A. Zadanie 33. Gdzie jest 33? Chyba na drugiej stronie. Dobrze, skopiuję to i wkleję. Powinienem skopiować i wkleić cały tekst. W porządku. A więc szkolny globus ma średnicę 18 cali. A więc gdybyśmy chcieli zmierzyć odległość od środka do brzegu, to wynosi ona 18 cali. Która z poniższych wartości? Oj nie! Przepraszam, narysowałem tutaj promień, a to przecież średnica ma 18 cali. Która z poniższych wartości jest przybliżoną wartością pola powierzchni globusa w calach kwadratowych i podają nam wzór na pole powierzchni będące funkcją promienia? Więc jeśli średnica wynosi 18, to jaki jest promień? Promień to połowa średnicy. Promień to połowa średnicy. A więc promień jest równy 9 i musimy go tutaj tylko podstawić. Pole powierzchni jest więc równe 4 pi razy promień do kwadratu razy 9 kwadrat, a to się równa 4 razy 81 razy pi. A więc razem będzie 324 pi, ale tutaj jeszcze to pomnożyli, tak więc zobaczmy. 4 razy 81 jest 324 pi. Gdybym miał zgadywać, to spójrzcie na wszystkie możliwe odpowiedzi. Pi to więcej niż 3, więc to będzie więcej niż 3 razy 324, czyli coś koło 1000, trochę więcej. A jedyną odpowiedzią, która jest do tego zbliżona, jest odpowiedź D. Ale jeśli chcecie to sobie jeszcze potwierdzić, możecie przemnożyć 324 razy 3,14, co równa się 1017,4. W porządku, kolejne zadanie. Zadanie 34. Zadanie 34. Skopiuję i wkleję 34 i od razu 35. Dobrze. W porządku. I wrzucę to tutaj. OK, gotowe. Prostokąt poniżej ma długość 20 metrów i szerokość 10 metrów.
A więc to jest 10, a to jest 20. Wybrałem boki w ten sposób, bo ten po prostu wygląda na dłuższy od tego. To jest 10, chociaż wcale tak nie wygląda. Gdyby usunąć z tego prostokąta cztery trójkąty, zgodnie z zaznaczeniem, jakie byłoby pole pozostałej figury? Ile wynosi pole przed usunięciem tych trójkątów? To 20 razy 10, tak? To pole całego prostokąta. Zatem wynosi 200. A teraz ile z tego pola usuwam? A więc jakie jest pole każdego z tych trójkątów? To będzie podstawa razy wysokość razy 1/2. To pole trójkąta, zgadza się? Gdybyście przemnożyli tylko podstawę przez wysokość, to obliczylibyście pole tego małego prostokąta. Więc pole tego to 4 razy 4, czyli 16 razy 1/2, to jest 8. To będzie 8, to będzie 8, to będzie 8, to będzie 8. Czyli z tego pola usuwamy 4 pola o wartości 8, a więc usuwamy 32. Tak więc minus 32, a to jest 168, czyli odpowiedź C. Zadanie 35. Jeżeli RSTW jest rombem, dobrze, RSTW jest rombem, jakie jest pole? Jeżeli to jest rąb, to wszystkie jego boki są równe i równoległe. Jakie jest pole trójkąta WXT? Pole WXT, czyli tego. WXT. Zatem jest to coś, co być może już wiecie na temat rąbów, że jego przekątne przecinają się pod kątem prostym. Popatrzmy, co jeszcze możemy tutaj zauważyć. To jest 60 stopni, więc to jest 30 stopni. Zobaczmy, co z tym możemy zrobić. To jest 12 i to jest 12, tak? Dobrze, już wiem, w którym kierunku to idzie. Jeżeli to jest 90 stopni, to to też jest 90 stopni. To jest 12, to jest rąb, więc wszystkie jego boki są równe. Jeżeli to jest 60, to 90, to to musi być kąt 30 stopni. To musi być kąt 30 stopni. Na tej podstawie można by powiedzieć, że to są trójkąty podobne. Nieważne, jaką to ma długość, wszystkie długości są jednakowe, bo jest to równoległobok, a jego przekątne przecinają się w połowie. Ten bok jest równy temu, a ten bok jest równy temu, a więc są to trójkąty przystające, czyli to również będzie 60 stopni, to będzie 30. Jeśli mamy 60... Zmienię kolor. Jeśli mamy trójkąt o kątach 60, 60, 60 stopni, wszystkie kąty mają 60 stopni, to mamy trójkąt równoboczny. Czyli wszystkie jego boki są równe. Jeśli ten bok ma 12, to ten bok ma 12 i ten bok też musi mieć 12. Ten bok też musi mieć 12. Jeżeli ten bok ma 12, to ile ma ten odcinek? Wiemy już, że w równoległoboku przekątne przecinają się w połowie, więc ten odcinek ma 6 i ten ma 6. W porządku. Zobaczmy, jeżeli ten odcinek, jeżeli oba te odcinki mają po 6, to czy możemy podać tę wysokość? Bowiem jeżeli znamy wysokość i podstawę, możemy obliczyć pole trójkąta. Zobaczmy, jeżeli wykorzystamy twierdzenie Pitagorasa, jeżeli to będzie x, to możemy powiedzieć, że x kwadrat plus 6 kwadrat plus 36 równa się 12 kwadrat równa się 144. Możemy powiedzieć, że x kwadrat równa się 144 minus 36 równa się 108, tak? Tak, 108, a więc x kwadrat równa się 108. X równa się pierwiastek ze 108. Mogę to jeszcze uprościć, bo 9 mieści się w 108, bo 9 mieści się w 108 12 razy, tak? Zrobię to. A więc x równa się pierwiastek z 9 razy 12, czyli pierwiastek ze 108, a to równa się pierwiastek z 9 razy pierwiastek z 12. Pierwiastek z 12 to równa się 3 razy pierwiastek z 12, a pierwiastek z 12 to to samo, co pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 4. Pierwiastek z 4 to 2, a więc 2 razy 3 to 6 razy pierwiastek z 3. To jest 36 razy 3. Możemy powiedzieć, że to jest równe pierwiastek z 36 razy pierwiastek z 3. Oj, nie widzicie, co tam napisałem. Razy pierwiastek z 3, tak?
W porządku, więc 6 pierwiastków z 3, tyle ma ten bok. Zatem jakie jest pole tego trójkąta? To 1 druga razy ta podstawa razy 6 razy 6 pierwiastek z 3. A więc 1 druga razy 6 to 3, razy 6 pierwiastek z 3 to 18 pierwiastek z 3, ale to tylko ten trójkąt. Ten trójkąt jest przystający do tego, więc będą miały takie samo pole i to samo można powiedzieć o pozostałych trójkątach przystających. Więc pole całego tego rombu będzie równe 4 razy to, czyli 4 razy... Czy tego właśnie chcieli? Nie, chcieli tylko pole trójkąta WXT, czyli tego, którego pole właśnie wyliczyliśmy. Nie chcą pola całego rombu, tylko jednego trójkąta tutaj, które już obliczyliśmy i które wynosi 18 pierwiastek z 3. Zastanawiam się, czy jest jakiś prostszy sposób, żeby je obliczyć. Może być jakiś wzór na to pole rombu, o którym zapomniałem, ale i tak bylibyśmy w stanie to wyliczyć, a zawsze lepiej jest zacząć od najprostszych rozwiązań, od podstawowych zasad. Do zobaczenia w kolejnym filmie.